Cześć wam, z tej strony Kurczak i witam was w takim dość specyficznym filmie. Już podobny raz był, w którym to otwieraliśmy figurkę Wilsona, którego w sumie wam mogę tutaj jeszcze raz pokazać. Chodź tutaj do mnie. Dzień dobry, pan Wilson. Tak jest, także otwieraliśmy Funko Popa. A dziś mam paczkę, jak widzicie znowu, tylko że tutaj raczej Funko Popa nie znajdziemy. Jest to dość taka podłużna paczka, co w niej jest, to zaraz się dowiecie. Albowiem dzięki uprzejmości Giotto dostałem od niego właśnie taką paczuszkę, w której to podobno znajdują się jego wytwórstwa, czyli na przykład różnego rodzaju figurki z Polymer Clay, bo zaczął ostatnio robić z tego rzeczy. No i stwierdził, że po prostu wyśle mi taką paczkę. Bardzo mi miło z tego powodu i chętnie ją otworzę właśnie na nagraniu. Jeśli nie wiecie, kto to jest Giotto, to oczywiście również do niego zapraszam, bo wiadomo, mogę wam pokazać, jak wyglądają te figurki, ale proces ich tworzenia i tak dalej, wszystko znajdziecie na jego kanale. Dodatkowo możecie go kojarzyć też z Royali. Prowadziłem też teraz bardzo fajną serię z Don't Start Together, którą sam oglądam, także naprawdę zapraszam. Link do Giotto będzie w opisie i jeszcze raz dzięki Giotto za to, że postanowiłeś wysłać mi tę paczkę. Sorry, że tak późno, okazało się, że niestety awizo leżało u mnie w skrzynce przez ponad tydzień i ja się nie skapłem na ten temat, że tam to jest. I no, niestety, dopiero z lekkim opóźnieniem mogłem otworzyć tę paczkę, także się do tego zabiorę w końcu. Poprzecinamy to jakoś w miarę elegancko. Wiem, że mógłbym ją tu otworzyć, w sumie ją otworzę, bo się boję, że coś popsuję. Może bez noża się obędzie. Mam tu też swój adres, także uważam nieco, okej. Tam już coś widzę. Co my tam mamy? Na początku mamy liścik, także myślę, że przed otwarciem, tak, przed otworzeniem mam liścik. Ja nie wiem, czy powinienem, ale fajny ten. Fajny sznurek tu jest bardzo. Nie wiem, czy to mam czytać na głos, bo nie pamiętam, czy Giotto wiedział, że mam to zamiar nagrać, ale w sumie mogę otworzyć przynajmniej, zobaczyć, co tam jest. Dobra, dawaj. W sumie nie spodziewałem się takiego liściku. Nie sądziłem, że coś takiego też Giotto przygotuje. Dobra, z tej strony jest coś napisane, a to jest przed otwarciem. To rozsuwam sobie. Cześć, Kurczak. Dobra, czyli to jest ta paczka. Jak widzicie, liścik jest dość długi. Jeżeli to czytasz, to znaczy, że doszedł do ciebie mój podarunek. Jest to pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni blind box pod tytułem Giotto. Zawartość tego pudełka jest specjalna, ponieważ to pierwsza figurka, którą kiedykolwiek zrobiłem z Polymer Clay. O, to tak mamy taką rzecz, że tak powiem, świętego Graala, można powiedzieć. Coś niespotykanego. Białego kruka? Nie wiem, coś takiego. To jest odniesienie do książek akurat, więc nie wiem. Nie chcę spoilerować, co to jest, ale wykonałem to trzy takie sztuki. Aha, okej. Okay. A ta była pierwsza. Zdecydowałem się ci to wysłać, ponieważ jesteś jedną z pierwszych osób, które oglądałem. O, bardzo mi miło. Nie jestem pewny, chyba w 2014 zacząłem oglądać serię Terrary Adventure. O, ze Zgredziem, gdzie śpiewaliśmy jeszcze intro. Bardzo fajna seria. Po długim okresie zapomnienia mój kolega Kongo pokazał mi twój kanał, pozdrawiam. Skąd znałem ten głos, okej. Okay. Dzięki, Giotto wielkie. Cieszę się, że mnie znalazłeś, bo teraz naprawdę fajnie można sobie pogadać. Pograć. Kurde, to jest w ogóle w jakichś takich kosteczkach. Tu mam pierwszą kosteczkę. Patrzcie, z logiem. Logo Giotto. Pełna profeska. No kurde, aż mi szkoda tego. Tak muszę uważać, żeby to pudełko nie zniszczyć przypadkiem. I jeszcze jest jedna kosteczka przynajmniej, z tego co widzę. Wszystko jest bardzo ładnie zabezpieczone, także również szanuję. Pełna profeska naprawdę. A tutaj jest szczególna ostrożność. To może nie przetrwać przesyłki. O kurczę, szkoda. Obawiam się, że może rzeczywiście być coś nie tak z figurkami, ale to najwyżej naprawię klejem na gorąco, bo no trochę szły rzeczywiście. Plus zostały na poczcie i nikt raczej nie sprawdzał, co tam się mogło stać, ale są naprawdę świetnie zabezpieczone, także myślę, że większych problemów być nie powinno. Także już to zdejmę. Zdejmę również te takie dodatkowe rzeczy. Liścik oczywiście zostawiam, bo to po prostu na pamiątkę musi być. Także liścik sobie zostanie, a teraz się zajmijmy tymi skrzyneczkami. Może najpierw otwórzmy tą niebedrokową, chociaż to jest bedrokowe żelazo jakieś. Otwórzmy tą z logiem Giotto. Zajebista sprawa. Dobra. Cyk. Może tutaj tak podwadzimy i odetniemy lekko. Może mi się to nie udać. Okej, okay. Poszło jest z jednej strony. Nigdy nie miałem w sumie takich zapakowanych prezentów w ten sposób, także mogę nie umieć otwierać ich. Dobra. I teraz co zrobić? To jest jeszcze taśma. Okej, okay, tu mogę odkleić chyba. Mogę to odkleić.
Powiedzcie, że mogę, bo się boję. Nie chcę nic popsuć, naprawdę. Ja nie wiem, czy widać, ale mi się ręce trzęsą przy takich rzeczach. Nie dlatego, że wow, o matku, muszę uważać, tylko po prostu mi się trzęsą ręce, ale już tam widzę coś. Bo boję się, że coś popsuję. Okej. Tego pudełka też nie chcę niszczyć, bo jest naprawdę fajnie wykonane logo na nim. Nie wiem, czy ono jest ręcznie zrobione. Czy wy to widzicie? Jo, ale w ogóle jak to... Nie wiem, czy to będzie na mojej kamerze widać dobrze, ale on jest prześwietny. Jak on się zajebiście błyszczy i w ogóle. I rogi ma ruchome, dobra. Postaram się go wam pokazać, chociaż ja tak nie jestem ogarnięty jeszcze w tej kamerze i tak dalej. Niestety nie widać tego przez moje światło cudowne, ale jest naprawdę fajny bifek. To jest jedna z tych pierwszych figurek, tak jakby, nie? Czyli 3 sztuki, ale jest z naprawdę fajnej gliny zrobiony. Kolor tych rogów jest niemalże przezroczysty, taki fajny, jakby jakaś głębia w nim była, jakbyście jedli cukierki takie zrobione z cukru mocno skondensowanego. A sam tłów jest taki złotawy, jakby z takim... No widać, że to jest futerko, nie? Jo, ale kozak. Zajebiście mi się poda ten biały kolor. Coś tu jest napisane? Chyba nie, dobra. Chociaż nie, coś tam jest popisane, ale nie wiem, dobra. To bifalko sobie zostawimy tutaj. Przepraszam, nie mam niestety żadnej możliwości, jak to ustawić. Oj, wodopój. Tak, do wodopoju. Nie mam niestety żadnej możliwości ustawienia tej kamery inaczej, bo jest ona taka jakby przypięta do monitora, więc może być problem. Teraz otwieram przesyłkę o szczególnej ostrożności. Jak widzę, że ona jest bardziej w takim pudełku już nie kartonowym, tylko to jest rzeczywiście plastik. Giotto, oddajesz mi rude żelazo bedroku. Mi by było szkoda. Okej, okay, otwiera się. Ten oto sposób się otwiera. I tutaj mamy... Antosia. Dostałem Antosia. Prawdziwy... Jezu, ale on jest tak malutki, a tak dobrze zrobiony, tak szczegółowo. Aż żałuję, że ta kamera jest taka... I będzie ciężko mi to pokazać. Tutaj jeden się... Odgiął jego włosek, ale go naprawimy na szybko. To jego rzęsa jest, dobra. Staram się pokazać. Ciężko mi będzie na tej kamerze pokazać, jak zajebiste to jest, naprawdę. Są takie malutkie figureczki, ale są tak dopracowane jak dla mnie, że wow. Po prostu jestem pod mega wrażeniem. Także jeszcze raz tutaj. Podwójna ekipa. Jeśli chodzi o Antosia małego, czyli Tolbirda Smallbirda, to jak Giotto robił ten filmik, jak go właśnie tworzył, to mogę wstawić to jeszcze raz do opisu, bo właśnie wtedy też jakby udostępniłem go na swojej społeczności i sporo osób zobaczyło, że Giotto robi naprawdę fajne rzeczy, jeśli chodzi o content on Starwa. Także no tylko subskrybować, nie? Także zapraszam bardzo serdecznie do Giotto. Ja dziękuję jeszcze raz strasznie mocno, bo jest mi mega miło, że coś takiego ktoś już zrobił. Że, oj, nie wywalaj się, że dostałem taką paczuchę. Raczej nie będę udostępniał mojego adresu też innym osobom, gdyby ktoś chciał tam wysłać, bo naprawdę z Giotto to mam taki już lepszy kontakt, mogę powiedzieć szczerze, niż z większością ludzi tam z Discorda, no bo tak mogę mu zaufać do tego stopnia, że po prostu adres mu podam, ale oczywiście podu taką umową, że nie dzielimy się tymi adresami dalej. Także raczej, jeśli ktoś by chciał coś rzeczywiście mi wysłać, to możecie mi dać znać, ja to przemyślę. Ale też mi tak trochę głupio jest coś przyjmować. Ale głównie chodzi o to, że no nie chcę podawać swojego adresu, bo szczególnie, że to nie jest tak do końca mój adres. Ja to mieszkanie jedynie wynajmuję i nie chcę, żeby tu jakieś problemy się potem działy. Może jakoś tak postawimy tutaj wyżej. Dobra. I Antosia jeszcze gdzieś tutaj na plecach. Nie, boję się, że spadnie. Może gdzieś tu. Okej. Okay. Także może pomyślę kiedyś o jakąś skrytką pocztową, bo to jest chyba najbezpieczniejsza forma, ale nie musicie mi nic wysyłać, naprawdę. Dzięki jeszcze raz wielkie, Giotto. Bardzo mi miło, super się cieszę i będę mógł sobie w końcu taką półeczkę postawić w pokoju, którą zawsze chciałem, żeby po prostu tam stały figurki z tych gier, które ja uwielbiam. I to po prostu zajmuje miejsce pierwsze na podium, że tak powiem. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Macham moją ręką brzydką, krzywą. No i co? Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zapraszam do Giotto, bo naprawdę fajne rzeczy robi. No i do usłyszenia. Pa, pa.